Siema, siema, siema mordy! Tutaj Zakolników TV otwieram bardzo serdecznie drzwi do kolejnego materiału na Totalnych Dramaturgach. A dzisiaj podwójne łombo combo, ponieważ dwie postacie się pojawią, praktycznie dwie zupełnie od siebie różne postacie. Bo będziemy mieli postać, która z początku była mocno cyniczna, sarkastyczna i nudna. Potem będziemy mieli drugą postać z kolei, która jest jednym z największych antagonistów w historii totalnej porażki obok takich postaci jak Heather, czy Courtney i oczywiście Mal. A te dwie postacie to są Noah, a także Alejandro. A na sam początek przedstawię wam historię Noah, ale na sam początek oczywiście przedstawię wam jego osobowość, więc tak Noah jest osobą sarkastyczną, cyniczną i bardzo leniwą Jest bardzo inteligentny, lecz nie jest aktywny fizycznie Jego, spra jego podstawa sprawiła, że trudno było mu znaleźć przyjaciół Lecz zaprzyjaźnił się z Izzy i Owenem Pomimo swojej podstawy ciała Noah nie boi się obrażać takich osób jak Courtney, Duncan czy Iwa. Mimo, że oni wydają się od niego o wiele silniejsi Totalnie po raz w trasie Noa jest już bardziej strategicznym graczem. Na przykład w odcinku, gdy widzę Lody Do, mówi swoim kolegom o swoich podejrzeniach na temat Alejandro, nazywając go śliskim węgorzem. Alejandro jednak dowiaduje się o wszystkim i powoduje elema, eliminację Noa. A to się działo z tego powodu, ponieważ, no, oczywiście Alejandro był schwytany przez Kubę Rozprówacza, AK Ezekiela. No i tutaj, można powiedzieć, że w do odcinku tak jakby, funkcję lidera drużyny Chris jest naprawdę bardzo, bardzo słodki mógł się oczywiście wtedy bardziej wykazać i chciał nagadywać drużynę bardziej w szczególności tutaj Owena że Alejandryk wszystkich oczywiście oszuka prędzej czy później Nowa po, po pojawia się potem w kariackim wyścigu oczywiście gdzie stał się bardziej zmotywowany do tego by wygrać konkurencję odwołując się do tego, że przegrał każdy reality show, w jakim oczywiście wystąpił, jest także bardziej ciepły w stosunku do dziwnych nawyków Owen'a. No, a tutaj po raz pierwszy pozostaje także swoją miłość, co zmienia osobowość u niego, sprawiając, że stał się bardziej czuły niż kiedykolwiek wcześniej. I cóż, I cóż mogę powiedzieć, tutaj jego osobowość mocno się zmienia na tle sezonów, ale wracając do pierwszego sezonu i przedstawię tutaj całą, całą kształtu historii, historia tutaj jest. Tak naprawdę bardzo króciutka, mianowicie pierwszy pierwszym odcinku doła był bardzo ciszy wobec swojej drużyny Oczywiście leżą do drużyny wrzeszczących słów, słów. nikt go tak naprawdę w swojej drużynie nie lubił no, Może tak na dobrą sprawę do to wiadomo Owen, bo Owen wiecie, Owen każdego lubiał Owen to był Owen, Owen y wiadomo, z Owenem y wiadomo jak to wyglądało Oczywiście pierwszy odcinek się nagrywał ze swojej drużyny. Potem, potem drugi części odcinka cieszył się, gdy jego drużyna wygrała. Gdzie wreszcie susy wygrały. Trzeci odcinku, gdy był bezcenotlon, ustał jako jeden z pierwszych uczestników swojej drużyny. I oczywiście wszyscy po co do jego. się oczywiście oboje obudzili, byli przerażeni i uciekali. Czwarty odcinku ignorował wyzwanie. Miał w dupie, że jego drużyna kompletnie przegra w grze z Bijaka. I jeszcze Havską się odzywa do swojej drużyny. Po czym, oczywiście, został wyeliminowany, i potem jego drużyna obrzuca go piankami. Potem mamy odcinek ekstra, Ekstrawagandzkie obozu Jamania: odcinek 22, gdzie Noah stwierdza, że no, zbardował czas w programie. Potem, oczywiście, sarkastycznie odzywa się do Lidzy: jeszcze ona się dostała, można powiedzieć, od czasu pisma, wzrowała troszeczkę na top model. I mniej więcej na tym się odcinek kończy, jeśli chodzi o Noa w odcinku 22. No, mówi generalnie, że zmarnował czas po bicie w programie, że to była kompletna strata czasu i tego typu rzeczy. Mamy potem odcinek praktycznie dziejący się pomiędzy sezonami, czyli odcinek wyspa totalnej, totalnej porażki, ale zanim do tego odcinka przyjdziemy, to jeszcze przyjdziemy do finału, gdzie tutaj Noa bardzo stał po stronie Owena, żeby wygrał. Nawet zanim jeszcze Owen ogłosił, że zrobi, można powiedzieć, tutaj imprezę, za, jeśli oczywiście wygra sezon, to, Owen, no to Noah oczywiście tutaj już był za Owenem, że wiecie, ja tutaj głosuję na Owena, chcę, żeby Owen wygrał. Więc tutaj widać, że na poniekąd był za Owenem i go nawet powiedzmy, no nie wiem, czy ironicznie to mówić, to widać, że chyba go troszeczkę jednak lubiał, tak mi się przynajmniej wydaje aczkolwiek mogę się tutaj mylić co do tego. No i dobra, tutaj przejdźmy teraz do cika specjalnego. Wyspa totalnej, totalnej praszki. Tutaj akurat że nabierze... oczywiście sojusz razem z Izzy i Iwą. Jest oczywiście na nie bardzo ściekły, gdy okazuje się, że one są zauroczone Justinem i oddają mu oczywiście pieniądze. Oczywiście walizkę z milionem dolarów. Oczywiście potem Iwa przeprasza, no i potem razem wszyscy próbują planu Easy, żeby zdobyć wańskie od Jasina, ale tak gdzieś jak y, oczywiście Iwa, a także Noa nie dostają się do programu tylko Easy, ponieważ ona jako jedyna się zakwalifikowała do planu Totalnej Praszki i rola Noah na planie Totalnej Praszki jest taka głównie, że postępuje pod podsumowaniach, nic tak naprawdę się nie odzywa, za dłuż, zbyt dużo się tak naprawdę nie odzywa no, tylko ma jedną taką większą linię dialogową w sezonie, gdzie I oczywiście jest kwestia, że Owen chce przejść na dietę, chce się zdrowo ożywiać i ten mówi wprost, no, na pewno Owen, na pewno Owen to zrobisz akurat. I tutaj przechodzimy do Celebrytów, Totalnej Porażki, do wyścigu Celebrytów, Totalnej Porażki Powrót, odcinek 27, czyli odcinek specjalny planu Totalnej Porażki. I tutaj mamy historię taką, że noa był pod nóżką Klisa, był jego starzystą, został zwolniony przez to, że dał mu zimną kawę. Po to, oczywiście, no a bierze udział w tym wyścigu celebrytów, żeby zakwalifikować się na totalną porażkę w trasie. Oczywiście z inicjatywy, można powiedzieć, Klisa, ponieważ podpuścił całą praktycznie pierwszą obsadę, wszystkich 15 uczestników z pierwszej obsady podpuścił. Do tego, że ten będzie nowy program Reality Show prowadzony przez Alejandro, nowego uczestnika w totalnej w trasie, który miał się nazywać oblechy totalnej porażki I oczywiście był jego van ścigany, znaczy nie jego van tylko jego autobus był ścigany przez całą można powiedzieć drużynę z pierwszej obsady, których, które już podają mniej więcej, kto był, w sensie przez, przez cała piętnastka poprzednich uczestników programu ścigała oblechów i oczywiście no, oblechów udało się złapać I, i ci co nie szukali oczywiście pomocy wydostają oczywiście autobusu Mamy DJ-a zakwalifikowali się na totalną porażkę w trasie, i to był właściwie Noah. I powiem Wam tutaj szczerze: Noah, tutaj widać, że już troszeczkę inny taki charakter. Tutaj widać, że robił się z celebrytę, ale też mamy ciekawą zmiankę, też w tym specjalnym odcinku, też, że praktycznie nic nie wiem o przyszłości Noah, tylko było jedno zdjęcie z limuzyny Kisa McLeana, jak ten oczywiście z niej, tak jakby wysiadał, więc dosyć ciekawe. No i mamy totalną porażkę w trasie. Tutaj, oczywiście, jakby to można powiedzieć, mamy. Ale Noah w Chris jest naprawdę bardzo, bardzo, bardzo słodki. i Tutaj widać, że. Tutaj Noah sobie całkiem dobrze radzi. Radzi sobie dobrze w wyzwaniach. Nawet, mimo że nie wykazywał się zbytnio fizycznie, to umiał inteligentnie podejść do sprawy. Umiał. Może powiedzieć, był bardziej otwarty dla uczestników. Zawiązał przyjazd z Owenu, że tak definitywnie nie zostaje tutaj przyjaciółmi. I także widział bardzo dziwne, można powiedzieć, yy, strategie Alejandro, że umiał już praktycznie od pierwszych odcinków, po pierwszych kilku odcinkach, zauważyć, że Alejandro coś kręci i że jest wielkim, dupnym manipulatorem, który chce każdego gwałtować z programu. Bo przypomina Alejandro przy części terminacji Bridget, Leszaunych, Harolda. I między nimi też Owena, ponieważ to wiadomo, Owena niby Owen jest twardy zawodnik, ale też da się go dosyć łatwo wykiwać. Mimo wszystko, mimo że ja Owena kocham, lubię, szanuję, to wiadomo jak to z Owenem często bywało. No i tutaj powiedzmy sobie szczerze, Noah sobie radził bardzo dobrze. Przyjaźń z Owen była budowana. Już nie był takim, można powiedzieć, leniwą i marudzącym parówą jak pierwszy w sezonie. Więc tutaj Noa się bardzo dobrze poprawił. Widać było, że chłop radził sobie bardzo dobrze w programie, ale niestety pojawił się odcinek, gdy widzę lody to... i tutaj Noa odleciał z powodu Alejandro, bo słyszał całą rozmowę Noa i Owena, właśnie o nim. I tutaj Alejandro się z jego, na niego zdenerwował, przez to, że nazwał Alejandro natłuszczonym węgorzem i przez to, że jest śliskim typem. I przez to Noa wyleciał. Potem widzimy Noa w pierwszym ciku totalny prażki zemsty wyspy. Jeszcze gorsze, brutalniejsze, gdzie stoi oczywiście na jakcie. I z, można powiedzieć, z irytacją patrzy się, znaczy nie z irytacją, bardziej z takim znużeniem, patrzy się na Izzy, która oczywiście wisi na dziobie statku, na dziobie jachtu. Dosłownie, tak mniej więcej można powiedzieć można opisać Noa, w zemście wyspy. Pojawił się na jakcie. Nie było żadnego cameo z nim, w żadnym odcinku, poza tym co się pojawiło, wiadomo gdzie, na jachcie. I potem mamy totalną porażkę, wariacki wyścig. Tutaj, wiadomo, tutaj wchodzi spinow więc tutaj niby powinien się skupić na głównej kambie fabularnej, ale wody to jest kontrolowany w wariackim wyścigu. Tutaj on pojawia się w drużynie z Owenem, jako starzy wywiatacze i rywalizują. Z innymi 18, znaczy z innymi 17 parami w wyścigu. Tutaj Noa jest bardzo otwartą osobą. Umie z każdym rozmawiać. Może nie z każdym. Nadal jest sarkastyczny może, ale jest bardzo otwarta na współpracę. I w odcinku siódmym, NCPN, w, w której trumnie w wariacki wyścigu, zakochuje się w jednej z uczestniczek drużyny Sius, czyli Emmie, z którą potem zawiązuje związek po wariackim wyścigu i patrząc na rywalizację no, a z innymi drużynami w wariackim wyścigu, patrząc na to jak się zachowywa wobec Owena który, którego zaczął w końcu akceptować i patrząc na to jak sobie chłop radził w trakcie wyzwań, bo były drobne podjęcia kiedy wiadomo bardziej skupiał się na grze, znaczy bardziej się skupiał na Mie niż na grze to uważam, że tutaj Naprawdę Noah radził sobie bardzo fajnie w tym wyścigu, naprawdę Noa był bardzo fajną postacią w wariackim wyścigu. Nie będę dzisiaj tutaj skupiał na każdym aspekcie, wiecie, każdym odcinku z tego powodu, że naprawdę tego jest multum i mówię, mógłbym zrobić film na dwie godziny. A w sumie myślę sobie po co, jak mówię, chcę omówić te najbardziej ważniejsze detale, jeśli chodzi o jego charakter, osobowości. patrząc na to, jak Noa zachowyła się w wariackim wyścigu, Naprawdę można powiedzieć, że chłop wziął się za siebie, rywalizował normalnie, nie, nie wybrzydzał z zadania i często ciągnął też Oeda do wygranej. i naprawdę zaszli bardzo daleko, bo odpadli na ósmym miejsce jako ósma drużyna, czyli odpadli w odcinku 19 pod tytułem Ślinoto, gdzie zauroczenie doła spowodowało, że po prostu przegrał wyzwanie i... ponieważ zagubił się w stercie dywanów i potem oczywiście Emma go... Bardzo mocno szukała, i oczywiście podała od razu wtedy całusa, bo wtedy pierwszy oficjalny pocałunek w tamtym odcinku i zostali oficjalnie też wtedy na powiedzieć parą też może nie to, że to końca parą, ale już widzieliśmy, że oni jest oficjalnie parą, oczywiście w milionie sposobów na, na wygranie miliona Dolców, czyli w odcinku 26 widzieliśmy, że oni oboje zostali, no, cytuję dosłownie zostali parą, więc tutaj można powiedzieć, że Noa bardzo fajnie się rozwinął jako postać. Widać było, że jest dosyć ciekawą postacią. Na przykład to można zobaczyć po tym, jak zajebiście, kurde, wygrał ten koncert rock'n'rollowy w 11 ciku wariackiego wyścigu. Co to kurde, był za, co to był za show! Naprawdę, na grać na sztucznie, można powiedzieć, wymyślonej gitarze, to po prostu było zajebiste wyzwanie. Naprawdę, jedno z najlepszych wyczynów w no, wariackim wyścigu, moim zdaniem. Naprawdę. Postać zajebiście napisana, w wariackim wyścigu, fajnie rozwijana To całej prasce w trasie Tylko wątek miał chujowy na wyspie, więc jakbym miał całą śnoła na wyspie to dałbym mu 2 na 10 Dosłownie 2 na 10 Ta całej w trasie 6 na 10, bo całkiem fajnie się go oglądało, może nie była to jakaś zajebista postać, ale Był spokój, był spoko a wariacki wyścigu, poza tym, że nie jest się czasami na grze, to nie mam do, do niego żadnych zastrzeżeń. Więc tutaj do no, awariacki w wyścigu dostaje ode mnie ocenę 9 na 10, więc w sumie tutaj jakbym miał oceniać postać doła, no, to dałbym mu tą siódemkę. Dałbym mu tą siódemkę z wszystkie oczywiście punkty według oczywiście mnie, więc no a tutaj jest zdaje pisto postacią, bardzo fajnie mi się śledziło jego losy. I liczę, że pojawi się w Rebucie Totalnej Porażki. Mam przynajmniej taką nadzieję. A teraz przejdźmy do Alejandro, wielkiego latynosa, który niejedną kobietę, można powiedzieć, zauroczył w sobie, swoim, można powiedzieć, dziękiem i rodom. No cóż, Alejandro. Oczywiście Alejandro debiutuje w specjalnym odcinku Wiśnik Celebrytów Totalnej Porażki Powrót, gdzie. Ma wprowadzić do życia nowy program Oblechy Totalnej Porażki, ale oczywiście zostaje schwytany przez tą starą, starą ekipę, i zostaje wcielony oczywiście do Totalnej do porażki, do, do, do porażki w trasie, oczywiście przez Krisa, ponieważ była to jego podpucha. I tutaj, jakby to można powiedzieć, Alejandro stwierdza, że dojdzie na sam szczyt. I już widzimy w pierwszym odcinku, jak można powiedzieć, uwodził Lindsay, uwodził Bridget i wszystkie były dziwne oczywiście zauroczone i on zaczyna drużynę. Chris jest naprawdę bardzo bardzo słodki. To ta, ta drużyna dostała nazwę oczywiście od siery ale też te same odcinku była zamiana drużyny pomiędzy oczywiście Easy, a także Siero, więc Easy jest drużynie Chris jest naprawdę bardzo bardzo słodki, a Siera jest drużynie Amazonek. I tutaj patrząc na poszczególne eliminacje jakie dokonała terminowo między innymi. Bridget, oczywiście, najpierw ją uwodził, rozkochał w sobie. Najpierw był, oczywiście, nieświadomy pocałonek z jej strony, ale oczywiście, Alejandro zrobił to specjalnie. To był odcinek w Lucy, konie nie może być lepiej. Potem, oczywiście, pocałowała słupa, i oczywiście, Alejandro ją po wstępie zostawił, eliminując ją. Potem, jeszcze mamy bardzo śmieszną eliminację w trzecim odcinku, zakończony czas w Japonii, gdzie Alejandro oczywiście przekonał. Harolda, że oczywiście goście honorowi powinni, można powiedzieć, odejść z honorem, ponieważ to Laski bardzo lubią. Czytajcie bardziej tutaj Leszana, że bardzo Leszana byłaby szczęśliwa, jakby Harold zachował się honorowo i Harold przez ale Kadro przez, oczywiście z programu, mimo że jakoś mocno tego wyzwania nie zawalił. No, został wyeliminowany przez samego siebie, sam zrezygnował z programu, przez Alejandro, dosłownie. Mimo, że dawały wyzwanie, to mógł zostać, ale Alejandro spowodował, że odpadł z programu, samoistnie. Oczywiście potem w drugim odcinku spoliczkowana rewolucja, pozbył się oczywiście Leszany, bo ta, potem ją komplementował. Potem oczywiście dowiadujemy się, że tak naprawdę do no, Leszana jest bardzo ściekła. ale Alejandro w kolejnym odcinku podsumować, gdzie ona wypomina, że Alejandro jest oczywiście takim dawski, bodrywaczem, taki wiecie typowy macho, który najpierw uwodzi kobietę, a potem oczywiście zdradza i wy wykopuje z programu. Wiecie mniej więcej o co chodzi. Tutaj Alejandro bardzo ładnie manipulował wo wokół tych wszystkich postaci. Potem oczywiście było manipulowanie wokół Owena, Tylera, Dankana i Cortni. I oczywiście Owen był niejednokrotnie hipnotyzowany przez Alejandro przez cały, można powiedzieć, sezon. Kilkukrotnie. I mówi w też jeden z odcinków, że nauczy się ten sztuczko oczywiście jego wujka, jakby to można powiedzieć, który był oczywiście hipnotyzerem. I był niejednokrotnie, niejednokrotnie oczywiście, Alejandro hipnotyzował Owen, a ten sobie nie zdał z tego wszystkiego tak na dobrą Sprawę, co się w ogóle dzieje, i wiadomo, jak to mniej więcej, oczywiście, na tym polegało. No, była hipnotyzacja, było wszystko fajnie, pięknie, ale Alejandro to Alejandro, oczywiście, potem powrócił do, do m.in. do eliminacji. Może nie to, że on doprowadził, można powiedzieć, samoistnie do eliminacji Oena w 19. oczku bitwa nad Niagarem, ale też i Kortni, można powiedzieć, głosowała na, wtedy na Oena w tamtym odcinku, więc to też nie tylko on spowodował eliminację Oena. Ale niejednokrotnie, można powiedzieć, Owena podpuszczał, podpuszczał też, można powiedzieć, Duncana. Aczkolwiek tutaj Alejandro przyznał Duncanowi, żeby był z zawodnikiem, był początkowo sojusz, żeby... Oczywiście też, no, pozbyć się innych, ale wiadomo, potem Danka został kopany przez Alejandro w 21 odcinku Społeczeństwo Kłamiące Afryki, gdzie został oczywiście wyeliminowany, więc... No Alejandro to jest oczywiście mastermind, tutaj mogę powiedzieć, też... Potem zaczął kręcić się wokół Cody'ego, że oczywiście odciągał, ją, odciągał go od Sierra Potem go karmił słodyczami, żeby potem robił ten co mu tylko rozkaże Oczywiście Cody się na wszystko godził Ale tak czy siak nie, do, nie doszło do tego, żeby Ten cały związek powiedzmy, że padł Bo tutaj wiadomo były jakieś sojusze pomiędzy nim a Codim, ale wiadomo jak to wyglądało Cody to była taka psinka na słodycze w rękach ale, Alejandro No nie powiem powiedzmy sobie szczerze tutaj Cody no, mocno został zmanipulowany przez Alejandro, ale poniekąd i tak dzisiaj nie zostają ciągnięte od serii, bo to tylko trwało bardzo, bardzo krótko. Też oczywiście Header chciała, sojusz zgodnił, ale oczywiście Alejandro był pierwszy. I potem mamy wielką, świętą trójcę, można powiedzieć, półfinale. Ale Kordi oczywiście odpada pierwszy połowy 26 odcinka, i mamy bitwę złych. Heder vs Alejandro i w zależności od zakończenia wygrywa albo Alejandro, albo Heder. Z tego co wiem, chyba Heder, nie wiem czy to czy dobrze kojarzę, ale Heder wygrał chyba w Kanadzie, a w Polsce wygrał chyba Alejandro. Ale niestety, tak czy siak, wiadomo, żadne z nich nie wygrało miliona dolców, bo oczywiście one się spaliły w wulkanie, który oczywiście potem zaczął wybuchać. No i w wyniku obrażeń spowodowanych przez Lawę. Tutaj, jakby to można powiedzieć, ale Alejandro utknął w porażku mierniku na rok. Potem go widzimy w porażku o mierniku pierwszy ciku zemsty wyspy, gdzie otrzyma oczywiście, na swoich robotycznych rękach header. I potem pojawia się totalnie prasę prasie gwiazd, jak uczestnik niczebnych sępów. I tutaj powiedzmy sobie szczerze, bardzo ładnie manipulował header, że nie może w ogóle chodzić na przykład, albo że. W ogóle, bardzo, bardzo, tak można powiedzieć, że wychwalał jej wdzięki. Ale tutaj powiedzmy sobie szczerze, Alejandro nie sprawiał takiego wielkiego zagrożenia w Plejadzie Gwiazd. W przeciwieństwie do Majka Akamala, który był tym wielkim mastermindem, którego chciał po prostu każdego rozpierniczyć, każdego zniszczyć i każdego wykopać z programu. Wiadomo, akurat tutaj wiadomo, Alejandro, prze, można powiedzieć, przyczynił się do eliminacji Lightninga. Głosował też na Joe. Też oczywiście manipulował wokół header, bo na przykład jest zawinął. Figurkę jest wyciężył Rościkisa Kleina, bardziej głowę jest wyciężył Rościkisa w szóstym bociku. Przez cały ten czas oszukiwał ją, że nie może chodzić, aczkolwiek potem okazało się, że jednak może. Naprawdę tutaj Alejandro ładnie sobie radził w plejadzie Gwiazd, ale niestety nie przewyższył Mala. Niestety Malgo tutaj, można powiedzieć, pokona w odcinku, trafiony, zatopiony. Jest, można powiedzieć, przyczyni do eliminacji Alejandro, ponieważ no... nie był już aż taki twardy jak totalnie po raz w trasie, ale to jest wiadomo, specjalny zabieg spowodowany tym, że chcieli wprowadzić do Wega taką listę, to musieli troszeczkę zderfić tutaj Alejandro. Przynajmniej w mojej opinii się zderfić Alejandro, żeby Mike, Mike a Kamal mogli się bardziej... mógł, mogli bardziej się oczywiście tutaj wykazać. Nie mówię liczby, no, nie jest mnogiej z, z tego powodu, bo wiadomo wieloosobowość, wieloraka u Majka i dlatego tak mniej więcej to wszystko określa, że do no, niby jeden, tak naprawdę było już kilku, nie? Mimo, że tutaj przez większość czasu i tak oglądaliśmy malanie i inne osobowości Majka, niestety. Ponieważ trochę ich, powiedzmy sobie szczerze, brakowało w Plejadzie miasta, czyli to nie była jakaś wielka wada tego sezonu. Ale powiedzmy sobie szczerze, do no, Alejandro chciał wykiwać mala na przykład z nagraniami, co na przykład zniszczył uczestnikom. Oczywiście to się nie udaje, ponieważ tutaj, jakby to można powiedzieć, ma go przechytrzy i został oczywiście tutaj tak, jakby Alejandro wyeliminowany z programu w odcinku 10 tych Gwiazd. Aczkolwiek Alejandro ukrył nagranie oczywiście Willi i Chrisa, do którego dotarła oczywiście Zoe, i po te wszystkie zniestawki mala, jakie spowodował, wyszły na światło dzienne się, że dotarł do tych nagry, które akurat ukrył Alejandro w domku Chris'a, więc tutaj wszystko tak w wyszło na jaw, więc Alejandro w mojej opinii bardzo dobrze grał, troszeczkę gorzej niż w raz prasie w trasie, ale w mojej opinii bardzo dobrze sobie radził w tym programie. Przynajmniej w mojej opinii, trzeba też wspomnieć, że w odcinku 13 zrujnowany film, gdzie ten odcinek, gdzie, gdzie, gdzie oczywiście oficjalnie, pożegnaliśmy wyspę Ouanakua już na zawsze, gdzie oczywiście przez błot wiercący, fosy Szef Hacze zatopił wyspę Oanaku, w tym samym odcinku Oficjalnie Alejandro i header zostali Parą dosłownie no, zostali parą Ja jestem ciekawy co się działo pomiędzy odcinkami, jak doszło do tego, że oni zostali to parą, niby mamy Krótki klip po eliminacji Heder w szóstym odcinku i, I oczywiście mamy krótki klip Z dziesiątego odcinka, który został wyeliminowany, Alejandro i trafia oczywiście na trafił oczywiście na Yukon, tam gdzie trafiła Kedr w szóstym odcinku. Po, oczywiście po spuszczeniu w muszli wstydu, i widać było, że bardzo przyjaźnie z na siebie patrzą w tym oczywiście klipie, I widać było, że czynią to siebie mięte. I potem nagle dowiadujemy się w 13 odcinku: Prejaty Gwiazd, że Kedra Alejandro nie chce ze sobą rywalizować, bo to by szkodziło ich relacji i postanowili zostać parą. Oczywiście Chris się tym brzydzi, wszyscy są zdziwieni. Oczywiście Gwen jest zdziwiona, Zoe jest zdziwiona, Kamero jest zdziwiony. Wszyscy są tutaj do no swojej zdziwieni, no Malto miał to kompletnie w dupie, więc widać było, że no szok był, szczególnie u Chrisa był szok, ponieważ on się spodziewa, że nadal będą wrogami, a tu proszę. Po szóstym odcinku dużo się zmieniło w relacjach, po eliminacji Heather i eliminacji Kary -Kary kadru kolejną w szóstym, dziesiątym odcinku. Bardzo dużo się pozbieniało i tutaj zostali parą, więc bardzo ciekawy rozwiązany wątek, aczkolwiek troszeczkę szkoda, że nie powierzono mu więcej czasu. Nie powierzono mu więcej czasu i nie pokazali większych kulisów, poza tym Pippen z Yukonu z dziesiątego odcinka po eliminacji ale kadron są pokazali, że Heather go uratowała i zabrała go na skuterze śnieżnym. Szkoda, że tylko tyle pokazali oczywiście poza tymi, tym można powiedzieć... Spojrzeniem Henry, która bardzo przyjaźnie się napatrzyła na Alejandro, szkoda, że tylko to pokazania człowiek, no rozumiem, ale też trzeba wspomnieć, że tutaj walczy o te i Alejandro i Henry, wszystkich oczywiście w finale Plejady Gwiazd, ale potem oczywiście majek odzyskuje kontrolę nad swoim ciałem i oczywiście do niczego takiego nie dochodzi. Więc jakbym mógł podsumować Alejandro, bo tutaj może przedstawiłem tutaj najbardziej ważne moje opinie wydarzenia. Związany z jego udziałem w programie, jak ja mogę ocenić Alejandro? Szczerze, jego strategie w trzecim sezonie praktycznie były bezbłędne. Był w stanie wyrazić do sobie każdego, tylko kiedy sobie tego zażyczył, i kiedy tylko sobie tego zapragnął. Więc tutaj za strategię, jak i podejście do tematu, i, i zbudzanie takiego zaufania u ludzi, i potem wykorzystywanie tego przeciwko komuś dałbym mu to CD 10 na 10 na spokojnie, więc tutaj Alejandro 10 na 10 Natomiast w Gwiazd no cóż, zerfili mocno jego postać. Bardzo się tutaj Alejandro, może nie to co się zmienił, ale bardziej mu widać, że ustępuje ta postać Malowi. Więc tutaj Alejandro był bardzo dobrą postacią, ale nie był już taki zajebisty jak tutaj teraz w trasie, Ale to jest oczywiście może skutek też tego, że lekko się wypalił w Plejadzie, nie? Bo to jednak jest skutek tych drugich sezonów jak ja to mogę tak to nazwać fachowo, że to jest skutek tego, że to co on mógł największego to już odwalił swoje i w plejadzie już nie, nie już tak nie błyszczał jak ten diabend totalnie pracę w traście, jako antagonista już był takim powiedzmy, że podrzędnym antagonistą i ustępował oczywiście malowi. przynajmniej w mojej opinii ale czy to jest coś złego, szczerze uważam, że nie, więc tutaj Alejandro otrzymuje ocenę ode mnie 8 na 10 w plejadzie, bo już tak mocno nie błyszczał jak poszedli w sezonie, a jakbym miał całkowicie Alejandro cenić dałbym było ocenę 9 na 10 moi kochani, naprawdę bardzo fajna i zasna postać naprawdę, jeden z największych powiedzmy antagonistów w totalnej porażce i jeden z najlepiej jeden, jeden z najlepiej opisanych jak i rozbudowanych charakterów w uniwersum totalie porażki przynajmniej, oczywiście w mojej opinii kochani a wy napiszcie mi w komentarzach, co sądzicie o Noa, a także Alejandro Napiszcie, co sądzicie o tym materiale. Ja się z wami żegnam i życzę wam jego wieczoru i do następnych materiałów na Totalnych Dramaturgach. Do zobaczenia i cześć! Pa, pa!